Dobry chłop wziął i zniosił lokomotywę. Podniósł pantograf. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Ludzie kończą się, nie dziwią. Niby Elka, ale z doświadczeniem. Maszynę grą. Ja nie wiem, z nim Rejna, no cóż, no szkoda. Byci witają. LCS byci się otworzyły. Już ma opóźnienia, no. Jedzie. Ciężko mu to idzie, ale jedzie. I sobie może do 40 w tamtym kierunku, a nie w tym. Chyba się nie zrozumieliśmy. A na skład się jedzie 20. Albo i mniej chyba. Muszę światło z wrażenia zgasił. Specyficzna ta gra, dokładnie. Specyficzna, no ci maszyniści jeżdżą.
Szlaki można połączyć, jak się tylko żywnie chce. Połącz to. To się połączyło. Witam serdecznie, panie Szafter. Miło pana widzieć. A, pociągi. I dzisiaj tak luźno. Mówię, co by z widzami trochę porozmawiać. Spróbuj. Czas to ja analizę biorę. Bieżny RJ. Idę. Próbujemy. Przyjąłem. No i o to chodziło. Pięćdziesiąt sto sześćdziesiąt dziewięć. Pasażerski, pospieszny oczywiście. Elektrowóz. Tutaj Grabowski. Pan mówił V-numer 180, 140, tak 180. Generuj rozkład. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pan jest gotowy, więc podajemy ładnie wyjazd. Kierunku Ligoty Grabowskiej Trzeszcze. Podaj. Dziękuję. Panu spróbujemy jeszcze raz wygenerować rozkład jazdy, ale się uda. Czterdzieści pięć o 50 km, dobrze łapanów. Piszemy, czy pasuje. I na 13:24 zastosujemy 12 minut opóźnienia, ale pamiętają, myślę państwo, dlaczego ten rozkład został tak zrobiony, a nie inaczej.
1924, stare Lipowo KS. Ale co, nie mam takiego szlaku? No nie mam jednak. Wolne. Dobra, wyjeżdżaj, wyjeżdżaj. 224, wyjeżdżaj. Teraz zamykamy przejazd i podajemy mu przelocik, oczywiście. Przeslij go tę grabowską trzeszczę. Blokujemy. Wziął 169, ma wyjazd 15. I nawet ma u nas pH na trzeszczach. Fajnie. Więc już mu tu ładnie podamy. Żeby wiedział, że od razu za tym składem pojedzie. Przejazd zamknięty, więc wysyłamy. Oczywiście już przejazd nie zostanie otwarty przed kolejnym pociągiem. A nie, jeszcze zostanie, bo on się będzie zatrzymywać. A, jak się będzie zatrzymywać, to bez sensu trzymać kierowców w niepewności. Jak ja źle kliknę, to się to wszystko inaczej ustawia. Dobrze, idziemy tutaj. Na początek. Będziemy czekać, aż... Przyjedzie kolejny skład. Pod semaforem. No i 13:24 właśnie przejeżdża. Okej. A panu... Dajmy wyjazd. Okej, pan wyjechał, więc przejazd otwieramy. A dziwo, to się już nie zepsuło od razu. Niech falnia przed zachodem słońca jeszcze może się zepsuć. Musiał nie znać tego USPA, że on się zawsze psuje. Dobrze, pan ładnie wyjeżdża. My czekamy na ostatni pociąg, który ma do nas przyjechać. 675 tysięcy. 7530, jak to by ładnie powiedzieli na kolei.
Stary Lipowa się z nami rozłączyła. Podajemy panu wjazd na Trzeszcze. Czekamy, aż wyjedzie od nas, żeby móc zablokować blokadę, aby się nam nie zepsuła następnym razem. Mamy przetwarzanie blokowe. Jak ktoś się zastanawiał, możemy sobie je włączyć i wyłączyć. Informacje, czy jest załączone, czy nie. Ale tym to się robiło, nie? Co to się klikało? Ja to dzwoni. Nie wiem, gdzie to było. Nie wiem, co to było. Chciałbym wiedzieć. Tam serdecznie, panie Marcinie. Już zapomniałem, czy to mówiłem. Marzenie blokowe właśnie. Wiem, powiedzieć, że się jakoś robi. Czym się włącza, a czym się wyłącza. Już sam nie pamiętam, czym. Witam serdecznie na scenerii mojej. No to przecież się przywitałem. No i jeszcze pod A9 jest pociąg bez rozkładziku, jak miło, fajnie. Pan co rozpoczynał, dojechał na Trzeszcze. Jedzie planowo 21 na Tarkowice NE. Dzisiaj, panie Marcinie, luźniejsza transmisja, tak aby można było porozmawiać z widzami, dlatego Ligota Grabowska, stacja, gdzie jest potrzebne mniej uwagi, jest więcej czasu na reakcję. To powiem o grze Derail Valley i to mogę powiedzieć przedpremierowo, że aktualnie ciężka logistyka się wydarzy w kolejnych odcinkach, których jeszcze nawet nie ma zaplanowanych. Czemu? Bo robiliśmy przerzut na jedną stację i potem na drugą. I mieliśmy na jedną stację wagony z tyłu pociągu, a na drugą stację z przodu pociągu i musiało to ładnie pojechać, więc ciągnęliśmy inny skład podłączony do naszego składu z przodu. Po prostu z lokomotywą po środku składu, która się w połowie odłączyła, zostawiła wagony na stacji pomiędzy, kawałek zbaczając ze szlaku. Czy fajna gra? Bardzo fajna gra, wciągająca, polecam, żeby jeszcze były informacje. Żeby jeszcze były informacje o
ograniczeniach prędkości z wyprzedzeniem, na znakach oczywiście, to by było już zupełnie. Ale no jest to, myślę, jest utrudnienie, jest ciężko czasami. Trzeba dostosowywać masy towarowe, można logistycznie. Logistycznie wszystko planować. Godzina, może dwie, potem wychodzi inaczej, prawie codzienne granie, dokładnie. Dokładnie taka prawda. Enea, skąd ja mogę wiedzieć, co to ma być Enea? En? No rozumiem, że o to mu chodzi. Na SR. To ile? Podawał 160? Tak, wygenerujemy rozkład. A druga 52. Spróbujmy na LC wygenerować. No to jest fajnie. Tu na jednotor. Mamy coś jeszcze dostępnego do północy, na przykład o taki lisków. Co tu jeszcze mamy? Po pierwsze jest pszczyna. Nieraz o niej myślę, taka inna od reszty, manewrowa, a nie jazda sama. Ładnie, taka prawda, no. Jest trochę do manewrów. Nawet ostatnio, żeby tutaj nie ukrywać, trochę posiedziałem, nawet za manewry idzie naprawdę dobre pieniądze tam dostać w tej grze. Jeśli o to chodzi. Siedem tysięcy 500 gotów. Jak się spręży, to pojedź. My otwórzmy ten przejazd w końcu. No tam akurat lubię sobie pojeździć w rivali, nawet na takie dłuższe trasy, bo nieraz idzie w swój własny skład wjechać, który się kiedyś odstawiło, nie? To jest najlepsze. To jest najlepsze. Też ja tam lubię tryb realistyczny, bo jest bez zapisów, bez niczego, więc jak coś się zepsuje, to nie jest tak łatwo to odwrócić. A ty klikasz tu.
Ano, dajmy już wyjazd. Znowuż nie tu klikam. Co to jest? On ma u nas... Co ty robisz, panie? No i cóż... Ząby trzeba ściągnąć. Jak to teraz się robiło, bo już nie pamiętam. Udało, dobra. Przytrzymać? PN. Niehamową, gratulacje. A nieźle. No to mamy pierwszy radiostop od dłuższego czasu.